The first guy I've dated is a Filipino, and consecutive is Filipino also, but it turned out it disappointed me because... I tak, i dziewczyna z dobrego domu, jakaś prawniczka, czy jakaś... Myślisz, że ona będzie jakiegoś emeryta z emeryturą $1300 będzie o tak, witała, nie? Wy jesteście tacy kuźwa zamknięci w tych wszystkich rzeczach. Stary, jeśli cię pokocha, no pewnie, że się może zdarzyć taka kuźwa, jak to się mówi? Tinder is just like mostly asking just for that. Like, don't chat me if this is just what I want, nothing else. Like, some guys are like that. Up to something. Siemanko w niedzielę. Słuchajcie, jeżeli jesteście pierwszy raz na tym kanale, to gorąco zachęcam do subskrypcji lub przynajmniej rozważenia takiej opcji. A jeżeli nie pierwszy, no to witajcie w gronie stałych przyjaciół rodziny Ucieczki do Raju. Jestem Damian, dla tych, którzy nie wiedzą. Twórca projektu bla 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 bla. Nieważne, wiadomo o co chodzi. Gwoli wyjaśnienia. Odcinek ten nie będzie jakimś encyklopedycznym studium, bardzo dokładnie badającym temat portali randkowych w Azji. Będzie bardziej takim przedstawieniem moich własnych doświadczeń i moich azjatyckich i nie tylko azjatyckich, polskich przyjaciół. Jesteśmy na najbardziej turystycznej plaży na Bohol, Alona Beach. No i zobaczcie, jak bardzo turystyczna jest. Nie pokazałem wam wjazdu, bo nie było czasu, bo jesteśmy spóźnieni. Ale postawili szlaban jeszcze niedawno. Tam przy wejściu w tamtą stronę, tam jest ulica, którą się wchodzi na tą plażę. Postawili szlaban, że nie można tutaj już nawet wjechać. Myślę, że dlatego, że za dużo ludzi przychodziło, pomimo tego, że nie powinni, niby zgodnie z rozporządzeniami. Przepraszamy! Jakie przywitanie mamy, mimo że się spóźniliśmy. Jesteśmy, tak, najbardziej. Ty już na emeryturze, to masz wyjebane. Pozazdrościć, no. A ja widzisz, ja w pracy od razu. Siema, Krzysiu. Siema. Co jest? Kryminalistyczna. Dzień dobry. Widzę siebie, portale randkowe, które ja osobiście polecam i których używałem i z którymi mam doświadczenie. Nie będę tutaj wymieniał, po prostu lista ich będzie pod spodem. Niektóre sobie przedyskutujemy. No i tyle. Robiłem już odcinki, które zahaczały o te tematy, ale nigdy nie zrobiłem odcinka dedykowanego całkowicie temu. No i ten będzie tak pół całkowicie dedykowany, bo jest połączony z naszą wyprawą na wyspę Balikasaki z polską, filipińską, rosyjską ekipą, jachtem i tak dalej. Darina, so when we gonna do interview with you? You know that people asking? Did you? Comments, yes, I read comments, and I think... let's do it, it might, you know, encourage you to start your, to join our vloggers family, like this. O tym później porozmawiamy. Huh? Not today. Not today, no, I'm not saying today. But you open about it. Questions? Yeah, of course I'm gonna make questions, yeah. You have like... paper and you read, yes? Just, you know, about things you do, because I think it's very interesting. And also you can see what people think about it, yeah? If they think she's crazy or if they think, whoa, she's awesome, like, you know, to be brave to talk about things like that. Also, of course, yeah. Okay, let's talk about it later. Zobaczcie, co nam szef kuchni tutaj przyrządza. Hello. Welcome in the vlog. Welcome. Hi vlog. Owoce morza, patrzcie, kurde.
Hello. What is the name of your channel? Ucieczka do raju. Escape to paradise, yeah. Yes. I'll give you later the link if you want. Okay, thank you. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty vlogerem kiedy zostaniesz? Nie ma czasu. Ty, no, no, ale ja myślę, że twoja jakby grupa odbiorców idealny target, naprawdę. Ta górnicy na emeryturze, którzy nie wiedzą co robić. Człowieku. A mówisz, że nie masz co robić. No ja na bezrobotnym jestem teraz, no, tak, że masakra. Ja cię mogę nauczyć edytować. Nie, bo to podobno ciężka robota. No ciężka, ciężka. Możesz mi zaufać. Ale nie taka ciężka jak w kopalni na pewno. No pewnie nie, pewnie nie. A więc jeśli chodzi o Azję i portale randkowe, no bardzo dobrze się tutaj sprawdza ten model zapoznawania się. I to nie tylko w związku z tym, że jest zaraza, chociaż ta powoduje, że ten model właśnie randkowania, zapoznawania się, szukania opcji na miłość i innych, nie tylko miłość, bo różnych rzeczy ludzie szukają na portalach randkowym, o czym przekonała się moja obecna dziewczyna, którą właśnie znalazłem na portalu randkowym kilka lat temu tak naprawdę, Badu, tak przy okazji. O czym gdzieś tam przewijało się w odcinkach, także nie będę się tutaj nad tym za bardzo rozgadywał. Tak, oczywiście są rzeczy, na które trzeba uważać, czyli oszustki. Bardzo ciekawy temat jest taki. Mam osobiście znajomego, który pracuje dla międzynarodowej dużej korporacji, która zatrudnia prawie 1000 osób. I wyobraźcie sobie, to jest właśnie sieć portali randkowych na całym świecie. No i ta ciemna strona tych portali, czyli wyłudzanie pieniędzy, podszywanie się pod dziewczyny i zarabianie na niewiedzy ludzi i na jakby tej desperacji wśród niektórych mężczyzn, głównie mężczyzn, przeważnie starszych, ale nie tylko, w szukaniu partnerki. I ta osoba powiedziała mi, korporacja, dla której pracuję, nie mogę powiedzieć, no bo to jest osoba z mojego środowiska, więc mogłoby to się nieprzyjemnie skończyć, ale mogę powiedzieć tyle. Jest, praca ta wygląda tak, że jest to mężczyzna, który udaje dużo różnych dziewczyn, które niby są zainteresowane byciem z tym facetem, tym facetem, tym facetem. Te wszystkie, które ja wam podam, link jest poniżej, linki są poniżej, nie są takimi. Sprawdzałem je sam i wiem jak działają, więc nie ma tam tego rodzaju akcji. Jestem tego pewien. Natomiast nie powiem wam nazwy portali, które w ten sposób działają, ale powiem po czym można poznać. No, często te wiadomości, które się wymienia, są takie płytkie i czuć jakby, że jakieś jest dziwne. Spotkałem się z takimi portalami, gdzie właśnie wysyłane do mnie były wiadomości i mówię, kurde, no niemożliwe, ty, same najlepsze dziewczyny z tego portalu od razu do mnie wysyłają wiadomości, więc po czym można poznać? Super profesjonalnie zrobione zdjęcia, które właśnie, no widać, że to nie jest dziewczyna mieszkająca gdzieś na prowincji i sama sobie zrobiła jakieś zdjęcie telefonem sprzed 10 lat, gdzie często właśnie na portalach randkowych w Azji takie zdjęcia są i one też świadczą o autentyczności tych profili. Także to jest jedna rzecz, po której można poznać. Druga rzecz, po której można poznać, to właśnie taka, że no, dziewczyny, które wyglądają jak modelki lub miss, kurde, jakiegoś kraju, piszą do mnie i hello baby, jak się masz i tak dalej. No, rzeczy, które wydają się zbyt piękne, żeby były prawdziwe, przeważnie właśnie takie są. Jeśli chodzi o te portale randkowe, jest dokładnie tak samo. Aha, najważniejsza rzecz to taka, że właśnie te dziewczyny piękne, modelki, super zdjęcia i tak dalej, wysyłają wiadomości, no i o, jaka fajna dziewczyna wysłała mi wiadomość, no i teraz, żeby odpowiedzieć na tą wiadomość, no to musisz zapłacić. To właśnie po tym można najbardziej poznać te portale. No i jeszcze jedna taka rzecz, że przeważnie te, które inwestują w reklamy, czyli jeżeli wpisujemy jakieś portale na Google, portale randkowe na Filipinach, Kambodża, cokolwiek w Azji, no i wyświetla się jakiś tam portal, ale to jest reklama, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten portal właśnie
nie gra na czystych zasadach. Inwestują w reklamę, żeby dotrzeć do jak najwięcej ilości ludzi, no i później też jak największą ilość ludzi oszukać. Także warto na to zwracać uwagę. You're not endorsing this to smoke. Я не знаю, куда смотреть, я хотел. Someone just caught us. Tam płyniemy, już widać, wyspa Balikasak się nazywa. Bardzo mała wyspa, spędzimy tam noc. What is that dish? Fried rice like paella. Paella. Yes. Co, i tylko ty jesz? Łapiesz deprechę, albo zaczynasz chlać, albo ćpać. I się nagle kurwa, wszystko kończy za szybko, nie? Więc zajęcie trzeba mieć. No dokładnie. On to wszystko robi i nie umiera. To jest właśnie, wiesz, taki styl jest taka z tymi kolesiami, że oni przypływają tutaj do każdego, kto dopływa do wyspy, no i sprawdzają pozwolenia, czy mamy pozwolenie na snorkling i na nurkowanie, i takie pozwolenia załatwia się na wyspie, z której się wypływa, czyli w naszym przypadku Bohol. No i przypłynęła taka straż miejska. Tamten mistrz jest najlepszy. Się dobrze zabezpieczył chłopak. Fajnie, to przypłynęli w pięciu, bo my mamy cztery bilety, z czterech przypłynęło ich. Mamy cztery bilety kupione na snurkowanie, nie? Więc chcieli zabrać dziewczyny na snurkowanie. Nie wiem tylko dlaczego kucharza zabrali ze sobą. Jeszcze jest szansa. O co chodzi z kucharzem, że zabieracie kucharza? No i jedziemy na kolację także, na lunch, także. No właśnie, coś jakieś podejrzane to jest trochę. Ty. Ty no kucharza mogliście nam zostawić. Takie najbardziej praktyczne rady, jak miałbym dać z własnego doświadczenia i nie tylko, no to pierwsze, nie wysyłajcie pieniędzy. Mówiłem o tym już we wcześniejszych odcinkach, kiedy gdzieś tam się delikatnie zahaczało o ten temat, ale przypomnę, bo to jest bardzo ważne. Nie wysyłajcie pieniędzy, no chyba, że faktycznie chcecie i macie ich nadmiar, ale musimy pamiętać o tym, że wśród powiedzmy, wśród wielu dziewczyn, które są na tych portalach randkowych, jest odsetek, które po prostu piszą z dziesiątkami forenerów i ich celem jest wyłudzanie pieniędzy. I na takie dziewczyny trzeba uważać. Jak poznać taką dziewczynę? No przeważnie tak, że będzie albo tworzyć historię taką, która wywoła w nas jakby element współczucia i sami od siebie będziemy chcieli wysłać pieniądze i te są najbardziej przebiegłe, czyli one nie proszą, tylko grają na emocjach i chciałabym pójść do szkoły, ale mnie nie stać i tak dalej, nie powie wprost, czy mógłbyś mi przysłać pieniądze na szkołę, po prostu będzie owijać w bawełnę w taki sposób, żebyśmy sami się zdecydowali, ok, ta dziewczyna jest taka fajna, taka piękna, taka dobra, że faktycznie wyślę jej pieniądze na szkołę. No i te pieniądze przeważnie nie są na szkołę, ani nie są na chorą babcię, ani nie są na operację i tak dalej, i tak dalej. Także nie wysyłajmy pieniędzy osobom, których nie znamy, tak naprawdę nie widzieliśmy w realu. Nawet ludzie, którzy gadają z jakimiś ludźmi, z dziewczynami, przepraszam, na Skype'ie i tak dalej, no to jeszcze o niczym nie świadczy. Poznałem dziewczyny, które
udają dobre, a takie nie są. Większość jest normalnych. Jest oczywiście margines, patologia i tak dalej, oszustki, oszuści, ale to się zdarza też wśród jakby męskiej części użytkowników portali randkowych, gdzie rozmawiając z dziewczynami na te tematy, czym one są rozczarowane i jakie miały doświadczenia, no to mówiły na przykład takie, że często kolesie zaniżają wiek, sam to robiłem, więc przyznaję się, i często kolesie zawyżają wzrost. To akurat wśród Filipińczyków o tym powiedziała mi moja dziewczyna. Także no, wiadomo, tworzymy taki wizerunek kogoś, kim chcielibyśmy być, a nie jesteśmy. To jest punkt widzenia dziewczyn. No mówię to po to, żeby nie było, że tylko dziewczyny są złe oszustki na kasę i tak dalej. My też mamy swoje na garbie. Gdzie ten garb? Kurde. Schował się, ale jest malutki, także nie nagrabiłem sobie za bardzo jeszcze tak na tych portalach randkowych, ja tylko zaniżałem wiek, szczerze mówiąc. Już nie będę się wdawał w dyskusję, dlaczego to robiłem. Kompleksy, programy w mózgu. No ale to robiłem, młodo wyglądam, więc było to jakoś wytłumaczone. Zostałem sam na jachcie z czterema dziewczynami. I czuję się z tym faktem bardzo dobrze. A co ciekawe, kiedyś bym miał mega panikę i bym się wstydził i nie wiedział jak zachować, ale bardzo dużo dojrzałem. Gadają o tabletkach antykoncepcyjnych tak w ogóle. Nie, powaga, kiedyś to naprawdę bym miał mega stresa. Ja sam z jedną dziewczyną, której nie znam, wyglądam jak ruski, nie obrażając ruskich, bo jest z nami Darina. Ale wyglądam, sorry, kiedyś z jedną dziewczyną, której nie znam, bym się czuł zestresowany. Teraz jestem z czterema dziewczynami, znam w sumie trzy, jednej nie znam, no i jest luzik. Woda mi się gotuje na kawę, jak zaje... Narba na food, ano din na kinahanglan. Kala, ano. Ugka na siya, dapat na ko mga fish, pero naman to, naman po siya plastic nga worm. Pero di man siya matugdang, day. Kay float naman siya, na may dagan man nag-crushing. Ay, wala may pabugat, ano? Naas, di, napot siya. Lahi na siya, kay kanapag float na siya, napot to siya katong bugat. Oo, oh, bugat. Guys, buta nga na itong bread. Filipiński język ma to do siebie, że jest taki przyjemny dla ucha. Tak miękko brzmi. Pamiętam jak przyleciałem na Filipiny pierwszy raz 8 lat temu i słyszałem ten język. To tak wow. Jak przyjemnie się go słucha. Naprawdę jest taki... Po angielsku teraz gadałem, ale słyszeliście przed chwilą. On jest taki miękki, ciepły, przyjemny. Akurat ten dialekt Visaya, który jest tutaj w tym regionie. Dialektów jest ogólnie około 170 na Filipinach. Głównie 6. Jednym z tych 6 jest Visaya, ale wszystkich jest około 170. Wyobraźcie sobie, 170 dialektów w jednym kraju. I co ciekawe, te 6 głównych, które jest, oni się nie rozumieją. Ktoś z innego regionu, Filipińczyk, jak będzie mówił w tym dialekcie, to ten z innego regionu nie zrozumie. Będą musieli rozmawiać po angielsku albo w Tagalogu, który jest obowiązkowy dla wszystkich regionów i który uczą w szkole. To jest język urzędowy. Tagalog tutaj i angielski. Dwa języki urzędowe. Także jak idzie się do biura, to i w Tagalogu i po angielsku wszystko powinno się załatwić. Akcja jest taka, że czekamy na to, aż kucharz przywiezie tych nurków. Dziewczyny wypatrują, bo popłyną. Thank you.
polecę wam jeden portal, który moim zdaniem jest najfajniejszy. Dwa portale, które moim zdaniem są najfajniejsze. Date in Asia i Pinalove. I są to portale darmowe. Na Pinalove można wysyłać jedną wiadomość co 10 minut, więc można rozmawiać ze wszystkimi dziewczynami. No tylko można wysłać wiadomość raz na 10 minut, ale nie jest to jakiś wielki problem, jeżeli nie jesteś maniakiem, który musi pisać non-stop wiadomości z 20 dziewczynami. Co pozwala właśnie na zachowanie darmowej opcji. No i Date in Asia też jest darmowe i można pisać ile się chce. W linkach poniżej macie jeszcze kilka innych portali, które uważam, że też są dobre i nie ma co jakby zakładać, że ten jest lepszy, tamten lepszy, czy w ogóle portale randkowe to zło, bo z takimi opiniami też się spotykałem i mój znajomy, który desperacko szukał sobie dziewczyny, ale również desperacko odrzucał ideę, że można ją znaleźć na portalu randkowym, no bo tam to są tylko szóstki w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Tam nikt nie szuka prawdziwej miłości. No nie, prawdziwej miłości się szuka wszędzie, jeżeli się szuka. No a w sumie mówią, że nie powinno się szukać, bo wtedy sama przychodzi. Ale nie wiem, nie znam się tak naprawdę. Tu są chętne do nas. Się nawet ale ja nie mam w ogóle takich... Nie wiem, okej, to wy panowie może... Nie wiem, ale to też moim wydaje się, to jest złe podejście. Bo na przykład, dobra, okej, Darek. To nie jest podejście. Ty, no. Nie, to jest podejście. Bo teraz wyobraź sobie, jak spotkasz kogoś w knajpie, tak? No. To ona nie wie, co ty masz, z kim ty jesteś. No to prawda, ale w końcu się dowie. No i co z tego? No i co? I kuźwa, i na pomyśl sobie... To znaczy, że nie jest warta ciebie. No. Tyle. Dobrze, mówimy, przecież no ty mówisz teraz o idealnej miłości, mówimy o... Boże, o taki żart? Praktyczny, tak, tak. Nie wiem, wiesz, tego się... Nie, nie. Pewnie, że, tak, to się... To... Taka prawdziwa kuźwa. Może nie, czy kuźwa księżniczką, a kuźwa... Złodziejem, no. To zdarza się, jest, tak. Wydaje mi się, że jak ludzie się kochają, to mało tego, jeśli jest ktoś wartościowy i dziewczyna jest wartościowa, albo ty jesteś wartościowy, to jedni się jakoś trochę, wiesz, podniosą razem. Jednemu idzie lepiej, tak, ale drugiemu gorzej, nie wiem, standardowo. Także może tym pozytywnym akcentem Krzysia. I tak w ogóle to dzięki wszystkim za wyprawę, było super. Troszeczkę więcej będzie w kolejnym odcinku z tego jachtu i z wyspy Balikasak, na której byliśmy. Mega ekipa. Ale tutaj rozmowa była pomiędzy Darkiem a Krzyśkiem na temat tego, że no my spotykamy się głównie z dziewczynami z patologii tutaj, jeśli chodzi o Filipiny. Nie mówię 100% wszystkie dziewczyny, ale dużo takich jest, które po prostu są biedne, szukają białego tylko dlatego, że nie mają jakby innej opcji w życiu i to jest taki akt desperacji. A rozmowa była o tym, że właśnie dziewczyny z dobrego domu, wykształcone, zamożne, nie są zainteresowane za bardzo białym człowiekiem. No i tutaj Krzysiu jakby próbował z drugiej perspektywy, że zdarza się taka miłość, że właśnie dziewczyna z bogatego domu może się zauroczyć w obcokrajowcu, który nie ma za bardzo pieniędzy. Zdarzają się takie sytuacje również, aczkolwiek jest to jakby taki wyjątek od reguły. No. Leja coś tam gotuje. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? What's that? Lunch? Yeah. What's that gonna be? Lentils? Lentils. Lentils and the squash soup with sweet potato and mix it with lentils. Awesome. Sounds good. No i tyle, no. Mam nadzieję, że komuś ta wiedza się przyda, pomoże, uratuje może od niepotrzebnych wydatków, kłopotów, złamanego serca i tak dalej. Trzymajcie się, za tydzień będzie pewne dosyć ważne ogłoszenie, ale to jeszcze nie teraz, to za tydzień. Peace! The first guy I've dated is a Filipino and consecutive is Filipino also, but it turned out it disappointed me because they lied about their heights and I'm up to the heights because I'm a tall woman, so I went with foreigners. I only met 4. I cannot remember of the others, which means it's useless. They lied about their real stories. Like, I've dated a guy that is has a fiance, because I found out. I use Badu before it was Tinder, but mostly in Badu. Never used Date in Asia, Pinalove? It's so much hassle.
Why? So, like, no, why is it hassle? Well, it's like selecting, blah, 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 but just Tinder and Badoo is just swipe, 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 and if it matched together, so yeah. And why most of your dates, most of the men, the boys you date is from the application? Why is that? I'm more into foreigner, and foreigner is like, I cannot find them around my school, I cannot find them around my friends, so foreigners, specific place, and they are, if they are in the dating app, it's better, so I can find them there. How about your friends? Do you know if they also using date apps mostly? Yeah, some of them, I meet them and like we chat each other like, hey, why are you here? Like, oh, I'm not allowed to go here. Like, hey, you have a girlfriend. Oh my God. So Filipino boys looking for Filipina girls also on dating apps? Yeah. And Filipina girls looking for Filipino boys also on dating apps? Yes, because there are some that likes Filipinos and some foreigners. I have two friends. They are both Filipino and Filipina, and then they became in a relationship from that dating app. Last question, your favorite dating application or website? It's Badoo. And why? Because more guys that are gentlemen. That's what I've observed. And how about Tinder? Tinder is just like mostly asking just for that. Like, don't chat me if this is just what I want, nothing else. Like, some guys are like that.